Hello, cześć, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Dziś walentynki, więc stwierdziłem, że trzeba spędzić trochę czasu z tego, którego bardzo kocham. Czy jakoś tak? Tym razem nie może iść tak jak ostatnio, prawda? Prawda! Będę się oszukiwał przynajmniej w ten sposób. Tylko wyłączę mailisko, żeby nie dostałeś powiadomień. Cześć, wracaj, witam. Na pewno dziś będzie, jestem pewien. A przynajmniej to, co chcę osiągnąć, to żeby nie kończyć przedwcześnie streama. Mam nadzieję, że chociaż to mi się uda. Lodowe ta fajna, daj! No, mówię, wierzę, że dzisiaj będzie lepiej. Wierzę, że chociaż Jezu, że chociaż odrobinę się ogarnąłem pod tym względem. Nie powiem, że etap się ogarnę, bo to wiadomo, że samo się nie ogarnie, ale chciałbym wiedzieć, że chociaż odrobinę skilla mi przybyło w tak zwanym międzyczasie. Jak będzie w istocie, to zobaczymy, ale chciałbym wierzyć. Przynajmniej można do dobrej muzyki posłuchać w tak zwanym międzyczasie. Dobra, tutaj zaraz będzie ten przeciwnik, no. Te wieżyczki to... Zawsze mi się wydaje, że one schodzą na hita, kiedy nie schodzą i to mnie bierze z zaskoczenia. Magamen zawsze dowoził muzykę trochę tak, a jednocześnie jakby się mnie ktoś zapytał o dobrą muzykę z 01, to miałbym problemy, żeby powiedzieć jakieś rzeczy. Plus nie wiem, jak na przykład mam Megamena 5, tam też mało utworów rzeczywiście lubię. A to wiem, że są bardziej wyjątki od reguły, aniżeli rzeczywiście reguła, tak? On ma paskudne hitboxy. Muszę się nauczyć jego hitboxów, bo nie czuję, gdzie go dokładnie mam atakować. Albo to, albo w którym momencie on mi zadaje obrażenia, w którym nie. Boże, ta apteczka. Za każdym razem, gdy apteczki na kontakt, to mam takie... Czy mi się opłaca w ogóle ją wziąć? Bo czasem mam wrażenie, że to jest opłacalne, a czasami niekoniecznie. Jejo. Coś... Mam nadzieję, że się nie będę hodował, bo wczoraj coś miałem wrażenie, że mnie odrobinę łapie. Dzisiaj ono się rozeszło, bo inaczej bym raczej nie streamował, ale ten... Ale moje gardło może twierdzić na tej. W sumie powoli się robi tak zwany idealny sezon chorobowy, gdzie... Jest wystarczająco ciepło, żeby można było pomyśleć, że... To już pora na nieco luźniejsze ubieranie się. Czyli może je łatwiej baterem będzie pracowniczyć? Te wieżyczki w sensie. Dasz się przeskoczyć, dziękuję.
muszę przestać wskakiwać jak idiota w te rzeczy. A propos. A, dobra, to jeszcze raz. Kiedy ja mogę go atakować? I w jakiej pozycji? Bo mam wrażenie, że... To się jakoś bardzo paskudnie... sprawdza. Zobaczyłem w to jak idiota. Nie wiem, te golemy mają strasznie dziwne hitboxy, jeżeli chodzi o atakowanie ich Saberem. Albo po prostu nie jestem w stanie tego wyczuć. Jakoś bardzo ładnie. Apteczka została. Za bardzo się śpieszę, proszę przestań się śpieszyć. Nie wiem, czy tego przyśnienka nie łatwiej będzie po prostu tak omijać. I jest to coś potencjalnie do sprawdzenia. Tamta apteczka tak kusi. Dobra, to jeszcze raz. Jak... Chcę próbować pobić go w Saberem, bo jest szybciej, tylko kiedy ja go mogę atakować Saberem? Bo to wygląda paskudnie pod tym względem. Wezmę restart, niech stracę. Nie ten etap. Ne. Paskudnie mi idzie ten etap. Rany. Alpizo, rozpocznij misję. Jeszcze raz. Najgorsze jest to, że pójście do innego etapu najpierw raczej nie pomoże mi z przejściem etapu, tak? A moim problemem nie jest boss, więc to nawet nie jest tak, że mogę pojeść do banazi, go sobie odpuszczę i pójdę gdzieś indziej. Cześć, Patkowitem. Bo jedyne, co mógłbym w międzyczasie dostać, to jakieś upgrade'y do skilli, tak naprawdę. A... Wydaje mi się, że one wiele nie zmienią tutaj. Znaczy... W sumie. Mogę sobie trochę obrażeń oszczędzić raczej tym bumerangiem. O właśnie w ten sposób. I jak zwykle o tym zapomniałem. O! Kurwa. Przerwałem dasza. Przerwałem dasza niepotrzebnie. No nic, czyli mam już na 100% przejście czysto po te, po naukę etapu. No i w ten sposób na przykład ten bumerang pomoże nam
sporo obrażeń uniknąć. Wydaje mi się, że tam te wieżyczki też mogę w ten sposób traktować. I że może mi to wyjść na DB. Fajniejszy. Yep. Mogę na to wcześniej wpaść, I guess. Czy ja nie mogę? A, ja nie mogę dashować, jak mam tego. Jak mam ładowany boomerang. Okej, okej. To sporo wyjaśnia. A? No nie powiem, to naprawdę dużo pomaga postawienie boomerangu. Domyślam się, że na golema mi niewiele da. Bo kryształów tych lodowych raczej nie będę mógł odbijać. Ale to i tak już jest spora pomoc. Ciekawe, jak dużo paskudnej części etapu jest jeszcze za tym, za golemem. O, daj mi wyjść. Okej, nie dacie mi wyjść, rozumiem. Dobra, to jeszcze raz. Podejście numer 3 dzisiaj? No, kiedy ja go mam atakować? Nie wiem, strasznie dziwnie to wyglądało. Dobra, jest elf. Tam był też jakiś elf, ale już kij z tym. Pewnego dnia wyłączę w jakiś sposób, jeszcze nie wiem jak, ale wyłączę możliwość daszowania z tym. Z wciśnięciem przycisku po prostu. Oho. Tutaj chyba trzeba jakiś bardzo w ten sposób, yep. Trzeba się rozpędzić z daszem. A i po dubbingach też nie mogę wchodzić, jak ładuję boomerang. To muszę pamiętać. No dobrze. Tam jest żyćko, ale już widzę, że po niej nie chce iść. O. No bo ta druga część etapu wydaje się w miarę ogarnięta, jeżeli się pamięta o tym, że nie można daszować w miejscu, tylko trzeba się rozpędzić. Więc tak naprawdę próbuję nie dojść się do samego golema i pokonania go. Przynajmniej o tyle dobrze. I nie pamiętam, czy Kamnus był jakiś bardzo zły. Wydaje mi się, coś mi mówi, że nie, ale pewnie zaraz pożałuję tego twierdzenia. Zabisz? Okej. Okay. A. Ciekawe. Podejrzewam, że Cyber może być dość ryzykowne. Au. To najpierw w dół, potem w górę. Okej. Okay. I teraz w dół. Okej, okay, czyli muszę chyba rozwalić ten słup lodowy. No dobrze. Ale dobra, udało nam się dojść do bossa i nie wygląda tak źle, więc mogę już próbować podchodzić do etapu tak na pseudo poważnie. Jest progres, to prawda.
Nie powiem, wzięcie Shield Boomeranga dość mocno ułatwiło mi przechodzenie samego etapu. Alpiso. Kamluz, tym razem cię pokonam. W najgorszym wypadku po prostu użyję tanka, bo to wciąż powinno mi dać B, jeżeli niczego innego nie skopię. Podkreślam, jeżeli niczego innego nie skopię. Biorąc pod uwagę, ile to jest rybek, to wcale się nie dziwię, jeżeli każda jedna z nich się liczy do zabijania przeciwników w etapie. I że jeżeli się ich wszystkich nie zabije, to będzie się w dupie, jeżeli chodzi o liczbę przeciwników. Po mnie! O mój święty Boże. Brakuje gdzieś przycisku, ze startuje etap. Bardzo brakuje. To przecież ja byłem na krawędzi tych kolców, come on. Mówię, chcę zrobić poważne podejście w tej chwili, więc będzie szybka wyrzepka. A w sumie jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Okej, czyli tak się da. Wiii. Na górnej krawędzi kolców. Jestem tak przyzwyczajony, że kolce tak działają, szczerze mówiąc. Więc nie powinno mnie to jakoś specjalnie dziwić. Bla bla bla. Czy ja potrzebuję... Prawda się mogłabym próbować się z Bastenem biegać przez tą część z rybkami. Nie wiem, prawda, na ile by mi to pomogło, ale... Okej, tutaj nie mogę już biegać. Mam nadzieję, że mi to bardzo na czas to nie wejdzie. You can now perform a double slash. Doskonale. To było ciekawe, byłem pewien, że oberwę z tego tak trochę. Kiedy loady na podłodze? To... Mam wrażenie, że wiem, do czego nawiązujesz, ale jednocześnie nie pamiętam i to mnie denerwuje. Powinienem wiedzieć, do czego nawiązujesz i nie pamiętam. Nie zdążyło. No nic. Idealnie go minąłem. Zawsze śmieję, że to jest większe osiągnięcie niż rzeczywiście trafić. Żeby tak idealnie ominąć przeciwnika. Tak, prawda? Let me out. Apteczki nie, goddammit. Przydałaby się akurat. Biorąc pod uwagę, że zaraz już do bossa idziemy. Tam nie jeszcze zdążyło trafić. Tak, dobra, mamy apteczkę. Wierzę, że tym razem będzie lepiej.
wasze, jeżeli nauczysz się go trafiać. Okej, to było przyjemnie proste. Cyber Elf jest z tej strony. No i dobra, teraz ta łatwiejsza część etapu. Mniej intuicyjna, ale łatwiejsza. No, mi wszedł dasz wciskania przycisków. Znaczy z kierunku wciskania. A tutaj trzeba przedaszować. Polewał konkur... No i teraz jak o tym mówisz, to miałem takie wrażenie... O mój święty Boże! Miałem wrażenie, że o czymś zapominam. Okej, to jak jest, że robimy jeszcze przejście na zgarnięcie komputerów. Abym dostał ujemne punkty za misję, o mój Boże. A, tak, nawet widzę, gdzie... Raj. Powinienem był to zauważyć wcześniej. Chciałbym, żeby gra pozwalała wyłączyć komandosza. I pewnie jeszcze gdzieś... Bo wcześniej miałem dwa tylko, więc gdzieś jeszcze powinien być chyba jeden. Tam jest elf, to na pewno nie. Tu jest skok, to wiem. Tu jest skok. Pewnie gdzieś tu będzie. Chociaż tam niby tylko życie jest, ale... Moment. Czy mogę po prostu... O. Ja tu jestem te... Okej. I nie mogę wejść z etapu, dopóki go nie przejdę, pewnie? Nie widzę, żeby... Właśnie trzeba jest escape. You can't escape now. Rozumiem. To pouczymy się kamruza. Albo podaszujemy wciskając dwa ryczałkę w lewo. To też jest opcja. A potem nie podaszujemy, bo za wcześnie zrobiłem skok. Nie, to była moja wina akurat. Taka w 100% moja wina, tak winie tylko siebie. Ja wiem, że można to teoretycznie powiedzieć o każdej sytuacji, ale... Akurat kiedy wchodzą mi dasz zaciskanie dwa z kierunku, to nie czuję, że ja zrobiłem coś źle, tylko że trochę hardware mnie oszukuje. Znowu prawie zrobię samo. A, żeby to było głupie i nieastronne. Dobra. Znaczy, ja i tak będę startował misję, tak? Ja idę w tej chwili kanuza poćwiczyć. Bo jeżeli mam ten... Jeżeli straciłem jakiekolwiek życie, no to nie mam już raczej szans na zaliczenie dobrej oceny. Chyba tak nie dam rady. Hamels, kolego. Ty nie jesteś łatwym bossem. Muszę skoczyć na górę. Nie wskoczę na górę. Rozumiem. Rany boskie. Hamels. Czemu jesteś takim trudnym bossem? Jesteś lodowym botem, nie masz prawa być trudny. Znaczy nie, on nie jest trudny, ja po prostu robię głupie rzeczy. Don't mind me. To co, 2 godziny Sima z etapu Kamnuza?
paskudnie mi idzie ten Mega Man Zero. Jak tak teraz na to patrzę. Jezus. Bo ci się oda dzień loada, a weź. A już nie trafię. Ja sobie myślałem, że tarca mnie broni przed tym i kwestionowałem, bo tak to trochę wyglądało. Ja nie no dodat. Dobra, teraz nie zapomnij, że są dwa komputery do zniszczenia w drugiej części. Takiej, co zrobiłem za pierwszym razem. A czy jest to nie wystarczy, że raz go ten, że raz pociski odbija, nie musi drugi raz i wtedy już jest nacięcie. O tyle dobrze. Pop. Chyba to jeszcze raz. Tym razem golem pójdzie dobrze, right? Clueless. Ewidentnie nie pójdzie dobrze, bo przestałem go trafiać. I nie mam pojęcia, z czego się bierze! On ma tak paskudny hitbox, Boże. Mam wrażenie, że w poprzednim podejściu trafiałem go takimi atakami i dlatego kwestionuję. Holy shit. Apteczka mnie ratuje. Tam jest tylko elf, tu jest apteczka. I wespiające się przeciwnicy, ale o tym się nie mówi. Nie wytrzymie ze sobą. Po prostu wezmę i ze sobą nie wytrzymie. Dzisiaj. Chciałem właśnie powiedzieć, że zasługuję na KW w tym momencie. A to znowu idziemy próbować się bić kamrozem. I przy okazji upewnię się, że nie zrobię żadnych innych głupich błędów po drodze. Jak tutaj na przykład bym zrobił. Słonko. Zastanawiam się, czy bijąc go Busterem byłoby lepiej. Powiedziałem Busterem. A, to się tak da zrobić. Ta, takie w miarę proste.
to też jest w miarę proste, zwłaszcza jeżeli się nie próbuje gridzić z hitami. To jest góra, dół. Yep. To jest do rozwalenia. No nie, Kamnus w tej fazie jest prosty, jeżeli się nie próbuje gridzić po hity z Sabera. Jeżeli rozgrywa się to tak naprawdę bezpiecznie. A propos hitów Sabera, co? Czy mi się wydaje, że ja mogę? Yep, mogę. Wydaje mi się, że mogę mu wklepać 3 hitowe combo, tak TBH. Dostałem za to pewnie jakieś 70 punktów. Nawet mniej, bo nie robiłem przecież tych. 74. Jada. Aj, bo w tej grze były formy. Głupie pytanie. To chciałem zrobić. Bo widzę, że ocenami dość mocno jebła na łeb na szyję. Znaczy nie, to jest A za poprzednią misję, mi się wydaje. Że jakbym na następnej misji poszedł, to bym dostał niższą ocenę za wyższe punkty. Tak mi się wydaje. Anyway. Nie do końca. Powiem szczerze, ja nie jestem pewien, jak do końca działa ten system, więc mówię tak, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja szybkie te dwa. To bardziej chodzi o to, że gra nie bierze wyniku z tego etapu, tylko średnią po wszystkich, ale przed 0-3 tego nie wyświetla. I see. Czyli przynajmniej w teorii mogę mieć na przykład, nie wiem, 90 w jednym, 80 w drugim i to wystarczy. Czyli część etapów robić gorzej, część lepiej i wciąż mogę ranki zdobywać. I tak chciałbym robić to tak w miarę, powiedzmy, legitnie, że dostaję A za przejście danego etapu, a nie za średnią, więc zresztą nie oszukujmy się, robienie tego na średnią powoduje, że mogę się udupić na jakimś trudniejszym etapie. Wcisnąłem bez ansa. Jesus. Fire like this. Daj kamerę jeszcze raz. Nie, generalnie wydaje mi się, że jeżeli się nie wwalę w jakiś głupi sposób, to będzie okej. A przez głupi sposób mam na myśli głównie wypierdalanie się na kolcach, tak jak to widzieliście, że robię notorycznie. Gdzie ja wiem doskonale, co mam zrobić, ale z jakiegoś powodu tego nie robię. Nie wiem. To jest moja czysta głupota i bakteria dzisiaj. Nie jestem jeszcze na etapie z poniedziałku albo z wczoraj Civica, że chodzi mnie, żeby wyłączyć grę.
A z drugiej strony nie powiem, że jestem jakoś specjalnie daleko od tego. Nie mogę zmienić. Safe. Chciałem zmienić na Buster przed chwilę, ale zdałem sobie sprawę, że to nie ma sensu. Bo zaraz i tak będą, no właśnie, koledzy. Dzisiaj robiłem progres, to prawda. Na pewno wzięcie Shield Boomeranga mi sporo pomaga. To muszę pamiętać, że nie mogę jednocześnie mieć Shield Boomeranga i dashować. To jest swoją drogą, moim zdaniem, odrobinę dziwne. O mój Boże, to ja właśnie zrobiłem. Znaczy, wiem co chciałem zrobić. Chciałem uniknąć tego, co się właśnie teraz stało. O, to mnie nie trafiło. Aż się zdziwiłem. Za to oberwałem czymś, czym nie powinienem był oberwać. Nie powinienem, w sensie, jeżeli chodzi o skilla, a nie, że ten... A nie, że to nie powinno mnie trafić, bo gra mnie bullshituje. Ej. Come on. Czy ja się utopiłem? Nie. Kolega rozkoczył. Ależ będę miał pojechaną ten za obrażenia. Czyli jest. Dobra, dwa komputerki z czterech. Najgorsze jest to, że teraz jak o tym myślę, to za tamtego pobitego kamnuza miałbym i tak miał dobrą ocenę, gdybym zrobił komputery. Czy ja bym miał 84 punkty wtedy? To mi się wydaje. O, tak tą kulę śniegawę można rozwalić? Nawet nie wiedziałem. To by mi bardzo ułatwiło robotę. Sięgam, ja sam sobie utrudniam grę czasami. Buster. Tutaj będzie im Buster potrzebny. Chociażby na tych kolegów. Yep. Wzięcie Bustera tutaj też mi sporo pomoże. Nawet jeżeli nie na wszystko, bo na nikt niekoniecznie, tak na ten. Dobra, tutaj muszę pamiętać, że muszę zabić dasz. O właśnie. Tutaj bym się udopił. Ba? Dobrze, że zdążyłem wyfamować, bo miałbym w miarę dobre podejście uwolone. Dobra. Tutaj trzeba dasz. Też dasz. Tu jeszcze ostatni chyba? To chyba ostatni sektor banatycznej dasz. Yep, to już Karnus. Nice. To było ładne podejście do etapu. W końcu jakieś ładne podejście do etapu. Jesus. Jeżeli będę blisko wyjebki na Karnusie, to używam tanka i mam walone. Chciałbym wiedzieć, że do tego nie dojdzie, ale... Dobra, góra. Dół. Trzeba zniszczyć to. On teraz będzie się do mnie przebiegał. To jest góra, dół. To trzeba zniszczyć. To jest góra, dół. Tak, ode. Nie gryć po obrażeniach z Cybera. To jest góra dół. To będzie do zniszczenia. To jest dostrzenie go. To jest zaciągnięcia. To jest góra dół. To jest do zwalenia.
Fire Guado. A nie, to że... A to jest Guado. Master Shot Skill Up, nice. Czyli mam pełny czas już chyba? Tak. Nice. To za Kingdom Hearts'a wypadki życia na bossach. Chodzi ci o to, że mają ileś na sobie? No to jest ładna ocena. Tak, to jest normalne w zero. W zero bossowie mają zazwyczaj między dwoma, trzema paskami żyć. Jako tako. Czemu zdecydowałeś na takie rozwiązanie? Nie wiem, ale... Ale tak to działa. Jego decyzję, proszę, od New Form has awakened, the right form has become available. Muszę sobie przypomnieć, czy były formy. Bo wiem, że to była rzecz. Ale nie pamiętam dokładnie, co one robiły. Na pewno zmieniały kolor zero. Ale to raczej nie jest odpowiedź, której oczekiwałem. Właśnie, pytanie. Ja nie mam wyekwipowanego laser shota? Okej, okay, to jest laser. A jeżeli założę Ice Chip? Czyli to się rozbija po prostu? I splits into three bullets, czyli pewnie tak. First slash moves upward. Czy to jest to, co myślę? A, w ten sposób. Dobry, przybyłem przerwy. Witam sobie. W dobrym momencie przychodzić, bo akurat udało mi się przejść etap. Czyli coś, co było dla mnie nie do pomyślenia przez ostatnie jakieś 40 minut i poprzedniego streama. Zapiszę na tym. Zobaczcie. I teraz tak, jak mam lodowy, to mogę iść do pantery. Coś tam pantera wysiada. Elpizo. Jak to było? Panda 3? Pantera się nauczy i przyjdzie ponownie. Tutaj chyba nie było dodatkowego celu w misji, ale... Boss był nieprzyjemny. Był. Okej, okay, rozumiem. Doskonale. Czemu jestem do niej grze? Uznam, że tego nie słyszałem. Ojo! A? A, okej. Okay. Czyli za którym się razem będzie po prostu... coś nas atakowało, rozumiem. 2, 3 i spok. Okej. Okay. W ten sposób. Czaję. Czy widziałem, że KT2-0... Właśnie mam włączone na drugim ekranie, nie oglądałem gry, ale widziałem, że się skończyła. Jak KT miała przewagę, więc... Kwestionuję. Pół żartem powiem, że napisałem to, co napisałem specjalnie tylko po to, żeby wygrali. Bo jak wszyscy wiemy, nie można mieć nadziei wobec KT. 2, 3 Hop. A, już mi gra pojebie punkty zaraz, za te. Za... Czym ty jesteś? Za nie zabijanie przeciwników. Coś tak czuję. Za obrażenia już nawet nie myślę o tym. Okej, okay, już się bałem.
Mechanoidy. A, czyli po prostu trzeba było odkrywać przeciwników, rozumiem. Aż dalej forma tutaj się przydaje. Możemy ciachać tych, którzy z góry przelatują. Dobrze, że akurat ją dostałem. Nice. Wszystkie skrzynki ogarnięte. Jakby jeszcze jakaś apteczka wpadła, to już... O, dziękuję. To już w ogóle byłbym content. To już, nice. To jest takie, ty przejście, czy celujesz baranki? Chcę mieć przynajmniej aranki. Wiadomo, jeżeli dostanę eskę, to absolutnie nie będę narzekał, ale ten. Ale generalnie chcę mieć przynajmniej arankę. A? Co się z tobą robiło? Poza tym, że się od ciebie umierało. Wezmę stanka, łyknę. Na pewno wskoczyć. A boss nie jest trudny. Ten boss był śmiesznie prosty i pamiętałem go dużo gorzej. Pewnie dostanę bardzo mało punktów za zabijanie przeciwników, bo nie schodziłem na dół i to mnie niepokoi. O nie, dostałem sporo. Dostaję punktów 87, this is fine. Let's say, baby! Szkoda, że Agus nie chce mojej bossy gotowi do hardcore, organizuje wszystkie achievementy na korekcjach. Znaczy... Ja powiem tak, wiem, że z X Legacy Collection 2 za cholerę bym nie chciał robić aciców. Głównie dlatego, że są tam aciki z X5 i X7. Przejście 0 Stage 1 bez Dark Colda to absolutna katastrofa. I będę się tego trzymał. Nasz przede wszystkim podchodzenie do Zero Stage 1 to absolutna katastrofa, niezależnie od posiadania Darkholda. Ale tak samo ratowanie wszystkich Reploidów w X7 dla mnie jest paskudne. Mi się to chciało robić na poziomie zwykłego Legacy Collection 2. Bardziej mówił chyba, że dwójka miała... łatwiejsza niż jedynka. W dodatku ja mam zawsze wymówkę tą, że mam tylko Legacy Collection 1 na Steamie. Dobra. Czas na najzabawniejszego bossa w historii gamingu. Jak robiłem Legacy Collection 1, to byłem jeszcze w ciągu Mega Manowym. Rozumiem. Przy czym, jak dla mnie też... Znaczy ja powiem tak, jestem też bardzo skrzywiony, bo... Moje zdanie jest chyba dość mocno znane. Że... Gdzie Starshot? Zobaczmy. I guess. Bo uważam, że Legacy Collection 2 ma półtorej dobrej gry. Aha, czyli to jest taki trzeba po prostu. Nie wiem, czy nie bardziej mi się opłaca po prostu zrobić tak.
Tyle. Czy ja do Blazershota muszę mieć wyekwipowany ten? Black chipu? Bo tak to wygląda trochę. O. Panie Boże, by to było napisane, ale... I guess, że oczekuję dużo. O Boże. Błagam, powiedzcie, że tutaj nie ma dodatkowego celu związanego z tym, że muszę niszczyć ścianki tymi blokami. Błagam, powiedzcie, że ja źle pamiętam. To nie może tak działać, prawda? Bo kojarzę, że był jakiś paskudny problem z tymi przyciskami. Też ten to był takim trochę labiryntem. I see. Okej. Czekajcie, bo czuję się bardzo dobrym graczem. A, można było kolce w ten sposób niszczyć, nice. Chyba nawet w ten sposób, yep. Zaczekam aż przyjdzie trochę bardziej. O tu? O, nice. To jest akurat fajna mechanika, że można sobie kolce zniszczyć. Tutaj akurat się nie dało, ale... A, tutaj się odbijają. Już nie ma tak łatwo. A, mam tak mało HP. First try? O Boże. Te platformy chyba zdawały obrażenia. O Boże. Co do chuja? Flashbacki do etapu Elecmana trochę? Okej, czyli wciąż robicie to samo, rozumiem. To chyba trochę szybciej. To się wchodzi. O Boże. Ile jeszcze tych minibossów? Okej, to odpowiada na moje pytanie. Najzabawniejszy boss w historii gamingu. Spójrzcie, on się świeci jak serduszko w sam raz na walentynki. Muda. Łote bot. To za boss! Oj. Nie podałem się to, co widzę. No naprawdę! goddammit. I zagrańcie ten scenariusz przepełnił z Phantom Lovers. O. Ja w ogóle zapomniałem, że ten... że jest tak dużo shadowów, które padami występują. Muero.
Znaczy ja nie mówiłem tego na zasadzie, że to za prosty boss, tylko bardziej, że ten, że nie da się go sensownie trafiać. A tutaj tak akurat tam zjebałem. O. Au. Aż nie myślałem, że to jest takie trochę, że wiesz, takie jak my ostatnio u ciebie mieliśmy naśmiewanie się z tego, że to za banalna walka. Nie mam tanka. Tak. well. Blisko było. Prawda, prawda. Muszę pamiętać, żeby dłużej zaczęła mi czekać. I przed tym nie robić tego. Kernel, stop the poop now. Znaczy w sumie to nieważne, nie mogę czekać ze strzałami najwyraźniej. A kurde, nie zdążyłem. Au. Nie no, wyjebie się. To nawet nie wchodzi w chyba teraz. No. Nope. Czy polskie wersje przetłumaczyli arkany? Tak, tłumaczyli arkany. Żeby nie było, grałem jakieś 9 godzin, więc chyba... Kiedy ja przestałem? Przed Emperorem Prodem jeszcze chyba. Więc nie jestem pewien, ile z nich jest przetłumaczonych i jak jest przetłumaczonych. Ale wiem, że były tłumaczone. Zastanawiam się, jak to wygląda w ostatniej walce w sumie. Przy czym mając na uwadze, jak złe mam wspomnienia z tą wersją językową, to nie zdziwię się, jeżeli będzie brzmiało to paskudnie. Teraz jak o tym myślę, to Feniks jest paskudny głównie dlatego, że nie da się go sensownie atakować tym. Nie da się go sensownie atakować naładowanymi atakami w większości przypadków. A, jedno. Hej. Słuchaj, czy mi się wydaje? Czy jak ja strzelam ładowanym tym, to one upadają na ziemię? Yep. O mój Boże, ja nie mogę strzelać naładowanym lodowym baserem. To paskudztwo. Użyj karty. Come on. Don't bully the polski tłumaczy. Aż nieważne, proszę ich bully za to, co zrobili. Okej, czy jeszcze raz tego mogę po prostu zastanować basterem, bo się jeszcze nie odbija. O, następnego już muszę stać na tym. Na dole. Nie chcę zmienić ciepło? No, jeszcze nie.
Ale w sumie teraz jak o tym mówisz. Bąk. Jest. A Boże. O ty! Myślałem, że mogę go trochę dłużej potrzebować. Fine. I get it. Jesus. Byłem tak blisko śmierci. Czy tam po kolce? Jeżeli były, to już ich nie ma. Clueless. Okej, czyli tu muszę stać w roku. O Boże, on ma dwa hit celi. Naładowane. Nie myślałem, że to jest aż taka różnica. Tak, dobrze kojarzyłem, że to. Dobra, spróbujmy. Boże. Okej, dobra, to jest fajnie. Wiesz, one się topią, jedzą. Kiedyś podniosę tego elfa, raz inne kłamstwa. Au. Tylko czekam, aż się okaże, że przez to ten strzał zniknie. Okej, nie zniknął. Dobra, Fenix podejście drugie. Ups, popełniłem błąd. Nieważne. Da, to trzeba uniknąć, teraz zaczekać. Wydaje mi się, że mogę dłużej poczekać z tym challenge'em. Dobra. A z drugiej strony boję się unikać tego ataku. Dobra, jest fajnie, zaczekamy. No, bo będzie strzał. I to mi się nie opłaca raczej. O cholera. Łyknę tanka. Wiem, że została mi deszczka, ale łyknę. This is fine. Znaczy, this is not fine, ale wiecie o co chodzi. Uniknąłem. No! Jezu! Czemu tego nie zdąży trafić? Ej, z tego jeszcze się nie da wyjść w żaden sposób. A. Ha! Ależ to było głupie z mojej strony, Jesus. Źle stałem. O, ta walka jest paskudna. Jestem niemalże pewien, że da się ją zrobić dużo ładniej z Saberem. Powiedział, po czym nie robił jej ładniej z Saberem. Dobra, zaczekam już. O, te wybrałem chyba moment.
come on! To wokół go ciachem z Sabera. Nie pomyślałem o tym, że ten, że Baty jest ładowany cały czas jak ten. Nie przyszło mi do głowy, że mogę jednocześnie atakować Saberem i ładować Bastera, o tak powiem. Dziękuję za propozycję. To jest problem z twoją propozycją. What? Ha? Nie, czekajcie. Okej, okay, no to serio, nie używać parkshota. Fajnie, po prostu mnie kurwa zabi. Parkshot ewidentnie zadaje mu jeden obrażeń. I jest mi kurwa przykro z tego powodu. Pomysł jest dobry, ale nie używać parkshota. To tyle mogę powiedzieć. Znaczy, powiem ci tak, Serwit. Jeżeli zakładasz, że ja wiem, co robię, to pozbądź się swoich głupich pomysłów i możesz mówić wszelkie swoje propozycje, ja się nie obrażę. Ja kompletnie nie pamiętam tych gier. Jest sporo mechanik, które mogą się wam wydawać oczywiste, a mi kompletnie do głowy nie przychodzą. Więc śmiało. Imbipod, a pani też masz... tego? Shield Boomeranga albo Chainroda? Tutaj to akurat kwestia, że nie lubię ich używać na bossu. Znowu zrobiłem na koniec samo. O, no momenta. Żyćko. Znaczy wiem, że jak robię te... Że jak robię ramki, to żyćko mnie nie powinno obchodzić. To tylko czy mi się wydaje, czy lasy jest dla mnie gorsza opcja niż zwykle trzeba? Znaczy nie zdziwię się, że ją zadaje więcej obrażeń. Znaczy on i tak nie trafi, nieważne. Tak samo jak absolutnie się nie dziwię, jeżeli się okaże, że... Czekaj, się tutaj potrzebuje tego. Tutaj Spark akurat się przydaje, bo on zadaje więcej temu bossowi. Jak tylko zacznę jeszcze ładować do końca baty, to już w ogóle będzie świetnie. To jest w ogóle tak głupia mechanika, well, że można akurat sobie losowo kolce niszczyć. W sensie głupia, w sensie nie, że nie lubię, tylko goofy. Śmieszna, o. Śmieszna, głupia, o. Let me out. Zastanawiam się, czy to się da jakoś szybciej zrobić. Pewnie się da. Na przykład speedrunując. Dobra, ten Buster po prostu się długo ładuje. Muszę pamiętać. Ależ ja dostanę chujową ocenę za przeciwników, to nawet nie jest zabawne i będę musiał powtarzać przez to etap.
Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Au. Nie mogę włączyć menu. Dajcie mi włączyć menu. Goddammit, nie mogę włączyć menu. Co ja zastanawiam się, co mi się bardziej opłaca? Aż... Muszę jedną rzecz powiedzieć. Nope, nie mam jeszcze tego. Nie mam jeszcze naładowanego... Sabera. Wyłącz Sparkshota. God damn it! Oh, come on! A daj mi się schować. To blisko. A, ja go mogę wybijać. Nice. Chciałbym się schować, mam nadzieję, że nie zaatakuje w tym czasie. Op. Oj. Ba? A, daj. Ja go nie mogę w tym... tego wybić. Tank. Jeden strzał. Okej. Okay. This is fine. Yup. Ale czułem, że mi pojadą za przeciwników. To było tak bardzo oczywiste, jak bardzo ujebią mi punkty za przeciwników. To nawet nie jest zabawne. Domyślam się, że gra zakłada, że będę chodził w te boczne odnogi i tam bił przeciwników i dlatego miałem tak mało punktów. Hello. Na razie chcę zepsuć dane. Potem się będę zastanawiał co dalej. Jadę, cyberelfy. Ale bym sobie używał cyberelfków. O nie, czy to ten słynny... O mój Boże, czy teraz jest... Banger moment? Nie, teraz chyba nie jest banger moment. O, czy musimy iść na wojnę? O, to zjeść albo być zjedzonym, panienko Ciel. Pani się zajmie... swoją własną technologią, a armią zajmę się ja. Żegnajcie biedne Reploidy, które myślą, że mogą coś zrobić ze strażnikami na Arkadii. Oh well. Mam bardzo złe przeczucie. Ciekawe, co to może być za przeczucie. Powodzenia tej... w dalszej robocie, czym się. To nie jest jeszcze banger moment. Nie ten banger, o tak powiem. A cóż to się stało? Jak mogło do tego dojść?
Kurczę, nie wiem. Macie może jakiś pomysł, do czego mogło tu dojść? Tam jest elf. Mamy walone chyba. O, na Rospajkady, jak on zaatakuje, a nawet nie jesteśmy w Nerarkadii. Taki sensu stricte. Wow, to był długi skok. Jak ode? Tutaj był boss, czy to nie było bossa? Możesz ty, Wajzo. Pokurwi mnie. Pokurwi mnie! Ja wiem, że mamy jedno przejście na poznawanie etapów, ale nie na takich etapów. Come on. Tam był tylko kryształ, z tego co widziałem, więc whatever. Ok, tym razem się udało. Serio? Not my cyber elves. Wow. Jak to mieliśmy przykład pułapki środowiskowej, by the way. Gdzie to, że dostajemy elfa za pokonanie przeciwnika, ukrywało nam kolce. A tutaj miałem przypadek pułapki Kiliszu, gdzie sam się pierdolinę w kolce. No dobra, skoro znam już cały etap, to dajcie mi najbliższe kolce. Wiem, że nie znam całego etapu, ale wiecie, o co chodzi. Chciałbym, żeby dało się robić continue. Bo teraz będę miał długą gadkę do przeklikania. Gdyby to był emulator Game Boya, to bym po prostu walnął tutaj jakieś 50-krotne turbo. A tak to bym se tylko co najwyżej hehe skipnął. Zobaczę w sumie, co się stanie, jeżeli teraz wybiorę opcję nie. Czy da to mi jeszcze wrócić do Thierry i zapisać przed całą tą gadaniną? Aż po całej tej gadaninie. Jakby nie zakładam, że będę musiał to powtarzać jeszcze raz, ale... Dla mojego własnego zdrowia mentalnego, czy jakoś tak? Fire Emblem, engage! Nie. Nie. Fajn. Rozumiem, nie mam możliwości. Ech. Prawdziwym twistem byłoby, że ten... Że w tej misji nie dostaje się oceny. Ono momento. A, czy tak to co myślę, że to jest? O, baby. O, baby. Jedna z najlepszych umiejętności zero, jakie istnieją poza Spintuinem? No jak będę myślałem, że da radę. A, tym razem już się nie dam. Nie no, ale ten Cyberdelf to taki troll z tymi kolcami. Jezu. Znowu?!
Mam wrażenie, co znowu zrobiłem, dokładnie samo. Jezus. Jak gdyby tylko był jakiś bloczek, który pozwoliłby ci tego uniknąć i dało się go złapać chainrodem. Gdyby tylko. Nie wziąłbym. Miałbym się, by się okazało, że pomimo tej wyjebki i tak dostanę ten. Dobrą cenę. Nie wierzę w to zbytnio, zwłaszcza patrząc na to, ile teraz odbywam. Obrywam zdecydowanie za dużo. Ile raz można spierdolić ten sam skok? To jest bardzo ważne pytanie. Bo najwyraźniej idę po rekordy. Perfektowanie można mieć. No, u mnie z perfektowaniem bym nie powiedział, że idzie dobrze. Okay, now charger. O mój Boże, mam ładowany saber. Nie tym razem. Nie zgadzam, to jest końcówka etapu. Mam rację? Jeżeli chodzi o trudność, to ewidentnie. Golem. A daj, bo to były różne golemy. Tak. Już pamiętam. Tak, ode. Ulala. To raczej się powinno przeskakiwać, a nie próbować się rozdaszować. Fajnie, przeklikam jeszcze raz te głupie dialogi. W ogóle ten ognisty golem chyba teraz pierwszy się pojawia. Czy się mylę? Znaczy nie wykluczam, że on jest gdzieś u Feniksa w którejś z tych bocznych ścieżek. Bo tego elektrycznego mieliśmy w interstage'u lodowego, mieliśmy u Kamruza. A ognistego nie pamiętam. No ten, jak wam mija ten wspaniały dzień, jakim jest środa 14 lutego? Ja na przykład po wczoraj myślałem, że dzisiejszy dzień obudzę się w katastrofalnym stanie jest całkiem dobrze. Więc absolutnie nie będę narzekał, przeciwnie. Teraz oglądam fajnego streama, dziękuję. Jeszcze jakby streamer pokazywał do winy więcej skilla, to pewnie już w ogóle byłoby fajnie. Aż wiem, że widzowie lubią oglądać wyjebki. Nie mógłbym przecież zrobić coś tak paskudnego, jak wyjebać się po raz siódmy na tych samych kolsach, prawda? Teda? Dzisiejszy. Fami. To Kamrus jest tak okropny, okej?
Dalej już nie może być tak źle. Z tego co gadałem z Shinem, on lepiej pamięta DG, to mówił, że ten, że do Yggdrasila już powinno być git. Jeszcze zależnie pewnie od tego, jak bardzo będę chciał się bawić w zbieranie tego. Zbieranie subtanka. Nie u kraba, tylko u żabola. Bo kojarzę, że to też trochę paskudne było. No dobra, to golem. Spróbujmy tak. Uy, co ja robię? Czekaj. Lut, elektryczność, ogień. Tak, dobrze robię. Ewidentnie nie działało to z tym, z czym chciałem, żeby działało. A? Teraz na niego będę chciał elektryczność i spróbuję tego nieszczęsnego Sparkshota jeszcze raz. I tym razem nie będę próbował skakać po ścianach, jak on robi te kółka. Otóż to. I Sparkshot robi gówno jak zwykle, więc go wyłączam. I na lodowego powinien ognisty zadziałać, a z drugiej strony nie ognistego chipu per se. To teraz pytanie, czy... To zadziała. Jako skill Feniksa. Zadziała. Czy masz tu ekskilla, nie? Znaczy, mam teoretycznie ekskilla Feniksa. I on działa. O mój Boże, Eska? Znaczy, jest to punktacja na Eskę, o, tak powiem. O, a któż to? Elpido, co ci się stało? Kto by pomyślał? Tutaj mają rację, powinniśmy zostawić Elpido, żeby poszedł w diabli. O baby, teraz będzie banger. The Bombing Mission. Z najlepszym wymogiem na misję, z tego co pamiętam. Ale będzie Shield Boomerang używany, o mój Boże. To teraz wracam do X7. Błagam, powiedzcie, że oni da to mi zepsać w międzyczasie. Nie, to zbyt niebezpieczne. O! Tak, jest ok zapisać obecne dane. Dziękuję. O oh baby, to będzie bardzo przyjemne skakanie.
Oj, nie zauważyłem, co mnie strzeliło. Ale już widzę, co mnie strzeliło. Na co mogę skoczyć? Halo? Okej. Okay. Musiałem dość mocno zaczekać. No, wiem, właśnie się śmiałem, dlatego że wracamy do X7. A teraz wracamy do Mega Man X. To było szybkie. To są ci dostawcy zwiedzonki, którzy wysyłają wam ulotki, że mają lepsze ceny niż Lidlu. Dlatego te samolociki mają taki, a nie inny kształt. Dobra, co się tu dzieje? Ja tak myślałem. Że muszę te generatory wyłączać. Ła? Tam... A, już to było skurwysyńskie. Znaczy nie, to moja głupota. Nie zwrócam winy na Geta, to że spadałem. A jak to chip na dłużej włączał... Może mieć to jakiś sens. A ja już chyba mogę ładować Cybera? Mogę czy nie mogę? Nie dowiem się. Nope, jeszcze nie mogę. No dobrze. Aż to chyba nie jest kwestia, że wyłączał je na dłużej. O, come on. Tylko, że po prostu wyłączał je z opóźnieniem. Aby się jakaś apte... Co oni ma przez to na myśli? Jesus, aż będzie to powtarzane. Okej, czyli zobaczmy. Jak to idzie? Tu se mogę spadać do woli. Tu se muszę to wyłączyć. Te nawet sobie. Dobra, to nie było tego warte, by the way. Tutaj muszę wejść i to strzelić. Tu już mogę spaść. I tutaj, jeżeli dobrze rozumiem, będę musiał jakoś dołem przejść. Bo górą nie ma raczej szans. Co oni mają przed to na myśli? Chyba już widzę, co oni mają przed to na myśli. Że ja muszę przespidanować tutaj i to strzelić. What? Czego tak ode mnie oczekuje? He? Czego tak ode mnie dzisiaj oczekuje? What the fuck?
Jakby cieszę się, że możemy dalej Bangera posłuchać w ogóle, ale... Oh god... Dobrze, już dobrze, nie speedrunuję. Niech wam będzie, robię to powoli. Przepraszam, że chciałem grać w grę szybko. Byłem pewien, że się wyrobię. Oh well. Tu się wyrobię, tu był chłopak Stapek, jeżeli by to już go nie ma. Tu jest chłopak Stapek. Tutaj czekamy. Tutaj na pewno czekamy. A? I tu już można wyskoczyć, nice. To było szybkie. Okej, to teraz muszę na... tak sensownie wymyślić, co ja mam zrobić z tymi głupimi... tymi... jak one się zwołują? Barierami. Bo one wyglądają paskudnie do używania siedzę. Ogień nie wyłącza natychmiast. Więc to na pewno nie jest to. Okej, nieważne, ogień ich po prostu nie wyłącza. To jest bardzo problematyczne, nie będę kłamał. Zresztą się zastanawiam, czy jest taki sposób, żeby je rzeczywiście wyłączyć na dłużej niż robi to elektryczność, bo to na ile ja je tutaj wyłączam, to jest zdecydowanie za krótko. A nie chcę tego robić na siłę tymi tankami. Może lodem to może mieć sens. Chyba też nie. No. Tym to w ogóle nie ma ładowania. Okej, to już raz sobie to robię. Najbliższa jest mimo wszystko chyba elektryczność z tego wszystkiego. A jaki masz skill? W tej chwili żadnych. A co jeżeli Sparkshot rzeczywiście robi? I swear, jeżeli Sparkshot magicznie ten jeden, jedyny raz się okaże przydatny. Aż to jest właśnie ten problem, że to nie daje aż tak dużo czasu. By się wydawało. Zwłaszcza, że on po prostu nie tyle, że na dłużej wyłącza, co on wyłącza z opóźnieniem. A.
już to będzie parkurstwo. No i tutaj nie ma. A, bo tu je... Jezu, to jest tuż poza ekranem. Co za... Absolutne paskustwo, Jezu. Nienawidzę, kiedy gry to robią tak. Naprawdę? Fajn. Fajn. O, przynajmniej to nie jest taki. To jeden z tych momentów, kiedy utwierdzam się w przekonaniu, że Mega Man Zero ma problemy z tym, ile ekranu pokazuje. Jak, w sensie jako seria, bo w jedynce też przecież były z tym paskudne problemy. Tak, ładnie. Te pociski są tak małe, że ich tutaj nie widzę. Takie odroki GBA. Trochę tak, z drugiej strony, jeżeli mamy Zero Legacy Collection, to mogliby to odrobinę poszerszyć. Ale zgaduję, że o, to by było za łatwe. Czy coś? Chyba z dużo roboty, I guess. Dobra, przynajmniej mogę udawać, że już wiem, co trzeba tutaj zrobić. Tu się spada, tu się spada. To się niszczy. Te apteczki mogę nie podnosić, nic mi się wielkiego nie stanie. Muszę zmienić chip. Spadamy. Tak, to sobie łykniemy. A Boże, czy ja tutaj nie mogłem tego zrobić, tak? Aż tak dobrze to nie ma. Czy ja mogę? Ja nie mogę tego w żaden sposób sięgnąć. What if? Tak! Chciałem się do mnie postawić. O, chciałeś oszukać grę? Nie ma tak dobrze. Nie ma oszukiwania gry. Nie w moim Mega Manie Zero. O, no, no, no. Spadłem tutaj niepotrzebnie. Ba. Tym razem już pamiętam, że to gówno tu jest. O, I see. Myślałem, że to trwa zdecydowanie dłużej. Nie no, moja wina, żeby nie było.
Chyba sobie zrobimy na tym etapie przerwę na dzisiaj. I w sobotę wracam z SMT4. Ja na przykład nie lubię, jak muszę znać etap na pamięć. No tutaj to jest paskudne akurat, się zgadzam jak najbardziej. I wiem, że można to odnieść do większości asetów. To tam widzimy się w sobotę na SMT4, jak ktoś nie ogląda to w poniedziałek na Mega Man Zero. Dzięki wam za przybycie i trzymaj się po. Cześć.